Radio 1.7. Spotykam się w drugi dzień krakowskich juwenaliów w klubie Żaczek, gdzie już za moment wystąpią siedzący obok mnie artyści, czyli wokalistka Helene Wies przy akompaniamencie gitarzysty Grzegorza Skoczylasa. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, chciałbym was spytać na początek, jak nastrajacie się na dzisiejszy występ, bo pogoda trochę nie dopisała, ale może mimo tego uda się wam rozruszać dzisiaj Kraków. Ubraliśmy się ciepło. Dokładnie. Tak jest, burzy się nie obawiacie, rozumiem, bo alerty przyszły. Ja się obawiam. Tak, właśnie, bo to też jest istotna informacja, że Ania jak jest burza, to nie śpiewa. Znaczy, miejmy nadzieję, że nie będzie burzy. Koniec. Trzymajmy kciuki. Jeżeli chodzi o Kraków w ogóle, myślę, że gafy żadnej nie popełnię, jeżeli powiem, że tworzysz i mieszkasz w Krakowie. Tak jest. Chciałbym spytać, czy uważasz, że Kraków na czas juwenaliów w jakiś sposób się zmienia? Czy jest to czas szczególny nie tylko dla studentów, ale w ogóle dla całego miasta? To znaczy, ja właściwie nie byłam właśnie nigdy studentką i nie przeżyłam nigdy juwenaliów. Na co dzień pracuję, jestem w piwnicy całe dnie, więc nie odczuwam tego. Rozumiem, czyli nie będąc studentem, jakoś gdzieś się nie interesując, dopóki nie dostałeś zaproszenia na tę scenę. Dokładnie. Nie było takiego obcowania. A co jeżeli chodzi o dzisiejszych artystów? Bo będziecie występować dzisiaj przed w zasadzie czołówką polskiej estrady, bo występują po was m.in. Fisze, Madę Tworzywo, później Krzysztof Zalewski. Jak zapatrujecie się na to? Ale w sensie na to, że gramy przed nimi, tak? Czy na jednej scenie? No, odczuwamy oczywiście niewyobrażalną tremę, wręcz taką, która uniemożliwia nam granie oraz mówienie. Nie, no oczywiście, że to jest wielka nobilitacja i nie ma o czym mówić, jak się występuje nawet jako support tak zwany. Support, to jest ta sama scena, tak? To w ogóle nie ma o czym mówić. To są artyści top topów w Polsce. Takie to miłe i to jest takie bardzo miłe, że właśnie takie to miłe, że możemy zagrać przed nimi. No to miejmy nadzieję, że... Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Ja na przykład bardzo lubię teksty Fisza i jakby taki czuję łącznik pomiędzy Fiszem a naszym koncertem, bo on przykłada wagę do tekstów, my również przykładamy wagę do tekstów, znaczy w sumie Helene przykłada wagę do tekstów, ja przykładam wagę do gitary. No ale tak, czujemy taką jakby więź emocjonalną, że to jest, że to, że tu jesteśmy dziś, nie jest przypadkowe. To tak trochę górnolotnie, ale w sumie o tym chodziło. Górnolotnie, że się też w życiu potrzeba. Właśnie, Helene, chciałem cię spytać, bo mieliśmy taką małą zagwozdkę odnośnie twojego pseudonimu scenicznego. W jednej z rozmów powiedziałaś kiedyś, że starasz się, żeby twoje piosenki i twoje teksty były bardzo osobiste, że piszesz o własnych przeżyciach czy doświadczeniach, a jednak ukrywasz się za tym pseudonimem. Co on dla ciebie znaczy? To cięcie będzie, wiesz. Na luzie. Nie wiem, co on dla mnie znaczy. To znaczy, pewnie wiem, ale teraz zapomniałam. No skąd on się wziął? Pamiętasz, z czego jest Wies? To znaczy, Helene Wies, ten pseudonim artystyczny, tak szczerze, powstał, kiedy trochę chciałam się odciąć od mojego prawdziwego imienia i nazwiska. Miałam do tego jakieś tam powody. Po prostu nie chciałam już tworzyć pod tą nazwą i musiałam wymyślić coś nowego, więc Helena to jest moje trzecie imię, to jest imię mojej babci. Zawsze jakoś mi się podobało i zdecydowałam, że wybiorę sobie takie imię. A Wies to z łaciny siła i kiedy tworzyłam tę nazwę, nie czułam się silna i postawiłam sobie to obok imienia, żeby mi przypominało. Takie to trochę i zadziałało? Banalne, ale zadziałało, myślę. A czy to powstało już jakiś czas temu, czy w momencie, kiedy zaczynałaś twórczość sceniczną? To znaczy, miałam jakąś tam właśnie przeszłość, od której chciałam się odciąć. Powiedzmy, że to były jakieś nieudane współprace. Byłam wtedy też młodsza. Trochę zbyt szybko zaczęłam robić pewne rzeczy i Helene Wies to było takie... Od kiedy jestem Helene Wies, wszystko robię powoli, spokojnie, daję sobie czas i jest dobrze.
Jasne. Grzegorzu, chciałbym spytać, bo na scenie, jeżeli by zobaczyć materiały z waszych koncertów, w zasadzie jesteście nierozłączni. Chciałbym spytać o waszą współpracę. Jak to się stało, że działacie razem i tworzycie do tej pory? Od samego początku? Czy od takiego momentu? No możemy zacząć, kiedy graliście. Kiedy już graliśmy. No banalnie prosto, tak? Helen potrzebowała akompaniatora, bo sama owszem gra i na gitarze, i na pianinie, ale zawsze twierdzi, że to jakby no, rozpraszają, tak? Dobrze mówię? Że to jest takie rozpraszające. No i też trochę mówi, że nie umie, bo jakby poćwiczyła, to by umiała, taki off-topic trochę. No i co? I przez znajomych doszliśmy do wniosku, że Ania stwierdziła, że to może mieć sens. Zaczęliśmy spotykać się najpierw na długich próbach, w których analizowaliśmy, o czym są teksty, o czym są dane historie, bo każdy tekst to jest jakaś historia z życia podmiotu lirycznego, czyli pani śpiewającej, albo i nie też, tak. A potem po jakimś dłuższym czasie, kiedy już wiedzieliśmy, o co chodzi z tekstami, zaczęliśmy nad nimi pracować. Znaczy, to są jakby gotowe piosenki. Helenie komponuje, wymyśla, mówiąc tak kolokwialnie, a ja je aranżuję tak, żeby dało się je jakoś wykonać na scenie. I tak wygląda ta nierozłączność. I rozumiem, że skleja się bez problemu cały ten czas. Czy to różnie zbywa z różnymi klejami? No, są takie, które się kleją od razu. Są takie, które trzeba poczekać chwilę, żeby się te dwie warstwy skleiły. Są takie, które się sklejają, a potem puszczają. Ale generalnie tak, klei się, skleiło się i jest sklejone. Dlatego Grzegorz nie pisze piosenek, bo robi... Bo byłyby o kleju. Byłyby z metaforami o kleju. Trzeba się skupić na własnej robocie po prostu. A propos samych tekstów, tak jak wspominaliśmy wcześniej, starasz się, żeby te piosenki były dość osobiste. Czy w dzisiejszych czasach, jak uważasz, czy w dzisiejszych czasach trudno jest być sobą jako artysta? Myślę, że tak. Ja jestem na takim etapie mojej kariery, powiedzmy, że jeszcze nikt nie ma oczekiwań wobec mnie i dlatego myślę, że jest mi łatwo. Ja od początku taka będę. Od początku będę może pisać piosenki o jakichś tam niewygodnych sprawach, o jakichś złych rzeczach, które mi się w życiu przytrafiły, ale jestem taka od początku, więc myślę, że nikt się nie zawiedzie. A czy jest coś, co swoimi tekstami chciałabyś ludziom przekazać, coś im wytłumaczyć albo coś opowiedzieć o sobie? Tak. To znaczy mam różne piosenki. Bez sensu. Mam różne piosenki. Co? Myślę, że taką największą, najważniejszą wiadomością, którą chcę przekazać ludziom, jest to, że pewne doświadczenia w życiu są ciężkie, ale kiedy się z nich wychodzi, to jest się silniejszym i życie dalej się toczy. I naprawdę uważam, że ja się cieszę, jak dzieje mi się coś złego. Może to źle brzmi, ale wiem, że potem ja będę po prostu silniejsza i że potrzebuję tej lekcji i później będzie dobrze. Czy jest to w jakiś sposób dla ciebie motywujące również? Tak. A czy tobie też siłę czy otuchę w takich chwilach daje również pisanie piosenek i tworzenie tej muzyki? Tak, to jest dla mnie taka myśl, że właśnie wszystkie tam złe rzeczy, które wydarzyły się w życiu, one nie poszły na marne, bo może ktoś usłyszy tą piosenkę, może kogoś to zainspiruje, może komuś to poprawi humor, może zmienię czyjeś postrzeganie świata. To jest już taki bardzo górnolotny cel, ale czemu może. Nie? No dobra, teraz tak. Krótka piłka do was obydwojga. Scena czy studio? Scena. Scena ze studyjnym dźwiękiem. To miała być szybka piłka. Ale właśnie ostatnio... Dlaczego scena w takim razie? Ostatnio byliśmy u Grzesia, nagrywaliśmy piosenki i stwierdziłam, że ja chyba bardzo nie lubię być w studiu, bo muszę śpiewać 15 razy tą samą piosenkę. W sensie to jest takie...
ciężkie o tyle, że człowiek się trochę męczy w taki sposób, że na początku jest się nastawionym pozytywnie, nagrywamy, jest super, ale już kolejny, piąty, dziesiąty take i Grzesiu wie o tym, że ze mną się nagrywa milion razy jedną rzecz, bo nigdy nie jestem zadowolona z siebie, więc scena jednak jest trochę lepsza, też widzi się reakcje ludzi. Jak ludzie słuchają i się cieszą, to jest fajnie. Jeżeli widać, że są znudzeni, to też mnie jakoś to motywuje i chcę im udowodnić, chcę im trochę mocniej zaśpiewać, żeby się obudzili czy coś. Ja rozumiem, że fajnie, że fajnie, jeżeli ludzie są, w sensie nie jest to dla was krępujące w żaden sposób, a wręcz przeciwnie. Nie. No, obecność publiczności nie może być krępująca, bo idea grania koncertów to jest idea grania dla ludzi, więc no zawsze musi być człowiek, dla którego się śpiewa, musi być taka interakcja zwrotna, żeby to miało sens. No. Jasne. A jeżeli chodzi o przyszłość, trochę dłuższą niż najbliższy kwadrans, kiedy wyjdziecie na scenę, powiedzcie mi, kiedy można spodziewać się od was nowego materiału jakiegoś? Bo już trochę czasu minęło, odkąd na YouTubie się pojawił ostatni klip. Czekamy też na album debiutancki. Co z tym? Są plany, są już jakieś działania, bo wcześniej, jak się o tym wypowiadaliśmy, to zawsze mówiliśmy, że tak, że nagramy płytę, ale dopiero w tej chwili zaczęliśmy myśleć o tym poważnie, że jesteśmy już gotowi. Zaczęliśmy właśnie sami próbować produkować naszą płytę, bo przez bardzo długi czas myśleliśmy, żeby znaleźć tam trzecią, czwartą osobę do pomocy nad tym materiałem, ale nie wyobrażam sobie, że się to będzie taki przyczajony komplement, ale nikt nie zaangażuje się w to tak jak właśnie Grzesiek. Myślę, że nie ma takich ludzi na świecie więcej, tylko jest on. W sensie, nie, no naprawdę, chodzi tylko o to, że Grzesiek naprawdę poświęca swój czas, poświęca... Dobra, już wystarczy, bo ta muzyka ma sens, bo te piosenki mają sens i no tak. Chodzi o taką... Bo w robieniu muzyki, generalnie w robieniu sztuki musi być jakiś cel, jak to robisz po to, żeby mieć hajsy, no to się w końcu gdzieś tam wyjdzie, że to jest nieszczere. Jak robisz muzykę po to, żeby ta muzyka istniała, bo ona jest dobra i czujesz, że ona jest dobra, no to wtedy to robisz. I czy ty poświęcasz noc, czy dwie, to jakby nie ma większego znaczenia. Trzeba to robić, bo to ma po prostu, no nie chcę mówić jakiś, nie wiem, metafizyczny sens, to po prostu ma sens. O to chodzi. Czyli rozumiem, że ten cel, czy ten sens już macie w miarę jasno ustalony tak, między sobą. Tak, i materiał się... Ostatnio byliśmy nawet na etapie zastanawiania się, ile powinno być piosenek na long playu, bo wiemy, że to ma być long play. Prześledziliśmy, ile inni mają, czy 8, czy 10, czy więcej. No i zebraliśmy. Teraz tak naprawdę jeszcze jest kwestia selekcji, bo tego jest więcej niż ilość, którą byśmy chcieli wydać. Są takie piosenki, które się świetnie nadają na koncerty, ale na płycie niekoniecznie muszą być, więc to już faktycznie się dzieje. Tyle. Ja nie jestem dobrym operatorem mikrofonu. O dziwo. To może jakiś album koncertowy w takim razie, skoro nie wszystkie się nadają do studia. To jako też jest trzeci, myśl. Tak, jako trzeci album to jest dobra myśl. To już jest zaplanowane. Tak, za 10 lat. Na trzy najbliższe albumy. A czy daty jakieś padają, czy sobie deadline'ów takich nie ustalacie na razie? Jeszcze nie. Przynajmniej ja. Grzesiek pewnie ma jakiś. Nie. Do końca roku. To też warto w tym wspomnieć, że cała idea Helen Wies polega na tym, że nie robimy niczego na siłę. To po prostu musi wyjść naturalnie. To nie jest tak, że nie wiem, 15 grudnia musimy mieć wydaną płytę, a ona musi być w sprzedaży. Nie, nic z tych rzeczy. Tak się ten projekt zaczął, tak się rozwija. Był taki moment, w którym się nagle rozwinął niewyobrażalnie, w sensie pozytywnie. Więc jakby mamy takie wrażenie, że wszystko, co się dzieje, musi dziać się naturalnie. I się dzieje. W takim razie pozostaje mi życzyć wam powodzenia na dzisiejszym koncercie. Mam nadzieję, że będzie to bardzo miły występ. Dzięki śliczne za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. No i do usłyszenia.